Tutaj jest cytat jej wcześniejszej wiadomości. Zablokowałem hejtera. Bardzo chciał wrócić, więc posta postawiłam warunek. Przeprosi, obieca, że już nie będzie hejtował i wpłaci 100 zł na fundację Ocalenie. Zrobił to. Przesłał mi potwierdzenie, więc go dodałam. Witaj tu z powrotem. Przede wszystkim nie wierzę, że coś takiego miało miejsce. Fajnie byś dowód kurwa podała, bo wydaje mi się, że dla nikogo nie jesteś warta 100 zł. W sensie czytanie twojej wiadomości nie jest warte 100 zł. Nie szukujmy się. No kurwa, daj spokój. I wiadomość, uwaga. Jeśli jakiś hejter chce wrócić, zapraszam do kontaktu przez znajomych. No to jej napisałem. Innymi słowy, jak dasz 100 złotych, to możesz mnie wyzywać. Grunt to znać swoją wartość. Opisałem mi, za wyzywanie ban. Jak dasz 100 złotych, odbanuję. Ale pierwsze wyzwisko i leci ban. Fajne. Okej. Okay. Chyba podałby przeprosić. Wiecie co, ja. Szczerze, ja, ja majestaczkę jeszcze jak tam. jakoś tam. jakąś tam dozę zaufania miałem do tego, co ona generalnie pisze za bzdury w tym internecie. Mam na myśli. Ja się chyba łudziłem, że ona jest na tyle odklejona, że wierzy w herezję, które głosi. Gdzieś tam po cichu mówiłem czasami, że mam wrażenie, że jest to dla rozgłosu, że jest to przerysowane. Że zakłada maskę, która jej zdaniem się sprzeda, ale nie miałem co do tego jeszcze pewności. Tak po cichu sobie domniemałem. Podobnie jak z przed laty. Ale w momencie, w którym dostałem informację, że podpisała kontrakt i zawalczy dla jednych z frikowych federacji, to nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest. Wiecie, co moja Staszko zrobiła? Odwiedziła to piękne miejsce i spuściła wszystkie wartości w kiblu dla korzyści i dla dodatkowego rozgłosu. No kurwa. Ja wiem, że to gadałem i powiem to raz jeszcze, bo, bo warto to przypomnieć. I taka laska ma, ma czelność zarzucać jakieś niewłaściwe zachowania, kurwa, innym ludziom. No nie wiem, no albo się kurwa. Trzymasz Herezji, które głosisz, albo się nie trzymasz. No nie możesz od tak przy pierwszej lepszej okazji zaprzedać kurwa duszę, no. Ja nie mam nic, absolutnie nic nie mam do ludzi, którzy sobie. monetyzują działalność internetową. No to to jest mądre posunięcie. Trzeba tak robić. Nie wiem, ktoś wypuszcza płatki, Fame wypuszcza Batona, Kizo wypuszcza pizzę. Super. Róbcie to. Gratuluję przedsiębiorczości, Sergiusz ma 7 more 7, zajebiście. No ale czy nie można zarabiać pieniędzy jednocześnie będąc sobą? Trzeba kurwa się sprzedawać jak, 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 jak zwykła tania dziwka? Wiesz, jedna osoba sprzeda ciało, druga sprzeda kurwa duszę. No ja tego nie lubię i chuj. Ja tego nie lubię i tak, jestem hejterem, mam wyjebane. Jestem hejterem, przyznaję się. Przyznaję się bez bicia, jestem hejterem Maistaśko, jestem hejterem zakładania, kurwa, maski, pseudopomocnej lewaczki, no. Tak, jestem hejterem.